Przez to, że się ostatnio rozjechaliśmy rzeczywiście z projektem Onedon Tour, bo Gruzja, później Dubaj, prosto z Dubaju polecieliśmy do Nairobi, to mi się troszkę dzisiaj rzeczywiście nie wszystko w polskiej polityce i w polskich sprawach społecznych klei, ale obiecuję, że nadrobię te wszystkie zaległości. Jeśli chodzi o Gruzję, to to, co udało nam się nagrać, historię, którą udało nam się zebrać, pokażemy wam w dokumencie o 12 w samo południe w niedzielę. Serdecznie zapraszamy, a teraz o Gruzji sobie chwilę poplotkujemy z Tamar Gelaszwili-Dąbrowską, via.kaukas.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Tamar. Cześć. Gomardzos. Gamardżoba właściwie. Niech będzie. Natomiast jeśli państwo pytają, no a co wam się takiego udało tam nagrać? I czy pogoda była dobra i czy sprzyjała? Tak, my trafiliśmy na najpiękniejszy moment na winobranie. Zobaczcie. W niedzielę oglądamy. Tamar Gelaszwili-Dąbrowska z nami via Kaukas.pl. Trafiliśmy na winobranie, a winobranie to jest jedno z największych świąt w sumie w Gruzji, prawda? To można powiedzieć jest największe święto. Oczywiście najbardziej jest obchodzone w regionie Kachetia, gdzie właśnie mamy największą ilość winnic, chociaż te winnice pojawiają się w różnych regionach Gruzji, aczkolwiek Kachetia jest uważana za kolebką wina w ogóle. I jeszcze trafiliśmy na święto Tbilisi, więc to czyli też... Czyli Tbilisowa. To, tak. Miasto żyło od samego rana do samego wieczoru, co było fajne, bo zwykle na świecie to się nie zdarza. Jak się dekoruje miasto, no to nawet jak to jest, nie wiem, jakakolwiek inna część świata, zawsze gadżety są made in China. A tam wszystko było naturalne. Jak wisiało grono winogronowe, no to wisiało prawdziwe grono winogronowe. Jak to były sztuczne, jak to były kwiaty, to to były pięknie związane przez dziewczyny suche kwiaty. I to pachniało niesamowicie. Atmosfera była cudna. Jedną na pewno można przyznać Gruzinom i Gruzji, że umiemy się bawić, potrafimy się bawić. I chyba właśnie to wynalezienie w ogóle wina było też jakimś wielkim wkładem w cywilizację ludzkości. Grecy też tak mówią. To jest też fajne popatrzeć i posłuchać. My byliśmy pierwsi, nie? My byliśmy pierwsi. Nie znasz chyba tej księgi, która pokazuje, że to my byliśmy pierwsi. Jak to? Prawda jest taka, że ta zamierzchła historia zawsze jest pod znakiem zapytania, aczkolwiek w Gruzji znaleziono amforę, czyli kwewry, tę glinianą amforę, która miała w sobie pestki, winogron. Wyglądało na to, żeby to było właśnie wino. W środku sprzed 5000 lat. Więc tutaj myślę, że przebijamy Greków. Natomiast cała ta kultura winiarska, wszystko to, co się we wsiach dzieje wokół, prawda, to, że nawzajem sobie pomagają, nawzajem się czasem poganiają. Słuchaj, dlaczego jeszcze nie zacząłeś? Ja już zacząłem. Ale też to, że jest taki ogromny szacunek do pogody, która może wiele zepsuć. To prawda, to prawda. Bardzo dużo zależy od pogody i też to, że te okienka pogodowe, nigdy nie wiadomo, kiedy ono się skończy. To trzeba się jak najszybciej skupić i zebrać winogrona. Jest ogromna ilość pracy do wykonania. I co ciekawego, w Gruzji się nie wynajmuje pracowników do zbierania winogron. Są sąsiedzi, po co? Są sąsiedzi, albo ekipa Onetu, bo pomagaliśmy na trzech rzędach. Tak, było to fajne doświadczenie rzeczywiście, bo to trzeba zrobić dobrze. I trafiliśmy na dobry moment. No to świetnie. A później, no wiadomo, jest ten moment Supry i coś, co jest fascynujące za każdym razem, jak się w Gruzji jest, to to, jak ogromną wagę, nie tylko Tamada, czyli ten, który prowadzi, ale każdy przy stole, trochę wywołany poziomem toastu przez Tamadę, próbuje mu dorównać. To prawda. Bycie Tamadą w ogóle jest sztuką i wypowiadanie toastów też jest sztuką. Jest uważany za po prostu sztukę w Gruzji. Nie każdy potrafi dobrze to robić, aczkolwiek zaczynamy bardzo wcześnie trenować.
Widziałem. Byliśmy w pracy, więc nie dołączaliśmy tak wcześnie, ale rzeczywiście godzina 9:30, my chcielibyśmy sięgnąć po kawę, ale czacza się leje. Tak jest. I toasty są, można powiedzieć, takimi mini wypracowaniami literackimi wręcz. Trochę w tym jest psychologii, trochę właśnie sztuki, trochę poezji, trochę śpiewu, więc jest to w ogóle bardzo ciekawa forma, można powiedzieć, literacka. Oj tak. I niezależnie od poziomu wina w organizmie Tamady, on za każdym razem, kiedy wznosi toast, jest trzeźwy. I mówi naprawdę pięknie, bo czasem toasty trwają po ładnych parę minut. 9:46 miał najdłuższy przy naszym stole. Ale nie pije się na przykład za pokój, albo nie pije się za rodzinę, albo nie pije się za przyjaźń polsko-gruzińską, bo to jest jakby puenta całego toastu. Tylko. Dokładnie. I jeszcze warto zwrócić uwagę, że pije się też toasty za poszczególnych ludzi, którzy są przy stole. Ja myślę, że to jest ten aspekt niedoceniany. I każdy, kto bierze udział w takim wydarzeniu jak Supra, tak naprawdę wcześniej czy później przyjdzie ten moment, kiedy w jego czy w jej intencji będzie ten toast wypowiedziany i każdy z innych uczestników coś dobrego powie na temat danego człowieka. I tak naprawdę kończąc Suprę ma się wrażenie, wow, ale jestem wspaniały, to po pierwsze, a po drugie, jakich ja mam wspaniałych przyjaciół wokół siebie. Więc ja to czasami porównuję z taką do takiej terapii grupowej, więc ten poziom po prostu zadowolenia z życia jest nieprawdopodobny i myślę, że to właśnie nie jest kwestia wyłącznie wina, ale też tego, co się mówi do siebie, bo my jako ludzie musimy żyć w społeczeństwie, lubimy być w społeczeństwie i lubimy być wśród ludzi, którzy nas doceniają i których my doceniamy. Natomiast ta otwartość, ta serdeczność jest tak niesamowicie niezmienna i to niezależnie od tego, czy jesteś Polakiem, a my pamiętamy historię i dlatego cię kochamy, ale to widzieliśmy na każdym kroku, gdzie zatrzymywaliśmy się na ulicy, bo nagle chcieliśmy chleb kupić albo cokolwiek innego. Ta serdeczność jest po prostu nieprzynależna do żadnego innego narodu. I ja myślę, że to jest Polacy, Gruzini w tym są bardzo podobni, ponieważ Polacy też, mimo to, że naród, nazwijmy to europejski, a w Gruzji się uważa, że narody europejskie są takie, powiedzmy, zimne. Aczkolwiek właśnie Polacy nie przystają do tego wizerunku zimnego narodu. Polacy też właśnie są otwarci, chętnie przyjmują gości, Bóg w dom, gość w dom. Dokładnie. Więc jakby mamy, myślę, ten wspólny... wspólną cechę. Natomiast też widać taką dużą, nie chcę mówić ogromną, ale dużą różnicę i to też się mówi w odniesieniu do Polski. Warszawa to jest Warszawa, ale Polska jest poza nią i tak samo widać po Tbilisi, które jest bardzo europejskie momentami, bardzo nowoczesne momentami. Wystarczy odrobinę się za Tbilisi wyrzucić i nagle to jest zupełnie inny świat. To prawda. W Polsce jednak powiem tak, nie mówi się często, czy też nie jest to przyjęte, że to jest elegancko powiedzieć, że jest Polska A, Polska B. W Gruzji nikt tego nie ukrywa. Jest Gruzja A, jest Gruzja B i ci, którzy są w Gruzji B, chcą się dostać do tej Gruzji A i to też gdzieś zdrowe, tak? Stąd też wynika bardzo wysoki poziom ukończonych studia, czyli w społeczeństwie bardzo wysoki procent społeczeństwa ma ukończone studia wyższe chociażby. I nawet jeżeli ten człowiek wie, że no będzie musiał może wrócić do domu na wsi, powiedzmy prowadzić swoje gospodarstwo po swoich rodzicach i tak chce mieć to wykształcenie wyższe, żeby gdzieś tam zaliczać się do tej grupy A. Byliśmy właściwie i w A, i w B, i w C Gruzji, co było cudowne. Widzicie na zdjęciach ten moment, kiedy pogoda tak nam sprzyjała, że Kazbek było widać niesamowicie. To jest przepiękna góra, ale też bardzo trudna. Bardzo trudna. Na Kazbek właściwie można wejść tylko z jednej strony. Niestety trzeba wtedy zahaczyć częściowo o część rosyjską. W sensie inaczej nie można wejść. W historii próbowano oczywiście zdobyć Kazbek od tej strony, która jest bardziej, można powiedzieć, pionowa, od tej pionowej ściany. Aczkolwiek jest to ekstremalnie trudne, ponieważ cały czas usuwają się kamienie i jest to zagrożenie życia. Dlatego też na rozpoczęcie każdego wręcz okresu turystycznego też mówimy o tym, żeby uważać i że była taka polska akcja Kazbek nie lubi singli. Chodzi o to, że nie wolno chodzić po górach samemu. Właśnie słyszeliśmy to tam na miejscu też, że ja nie dam rady, przecież zobaczcie jaka to jest górka. I nagle się okazuje, że bez przewodnika jest naprawdę trudno. Ryzykuje się dosłownie życie albo traci się tam dosłownie życie, bo ta góra tylko z pozoru wygląda na łatwą, lekką i przyjemną. Zdaje się, że kąt nachylenia jest około 60 stopni i szczeliny
których jeśli idziesz sam, nie wiesz jak je ominąć, to one są dla ciebie trumną. Otóż to, też dlatego między innymi nie wolno samemu, ponieważ najlepiej być po prostu z przewodnikiem już miejscowym, trzeba się uprzężami się przypiąć do siebie nawzajem, czekany są konieczne, więc jakby samemu to... Można wejść do stacji mniej więcej, czy można podejść pod lodowiec, tak, o może w ten sposób. Samemu można podejść pod lodowiec. Single do lodowca, dalej już tak, nie. Tak, dalej już wyłącznie, już profesjonalnej bardziej. Jest, a góry, w ogóle Kaukaz w Gruzji jest tak przepiękny i tak cudowny. Jeszcze mieliśmy okazję śmigać po nim konno, co też jest jednym z fajnych sposobów na to, żeby Gruzję zobaczyć. Tak jest. Polacy zawsze mówią, że są zaskoczeni, jak te konie w Gruzji są małe. Tak. Małe? I dlaczego on się mnie po raz pierwszy słucha? Jak ja bym miał takiego konia, który się mnie słucha, to ja bym jeździł od lat. No to, prawda, prawda. Cudne miejsce, naprawdę. I pogoda też się trafiła. W ogóle słyszę, że sezon się wydłużył, bo do tej pory on gdzieś tam w okolicach końcówki września się kończył, a teraz nawet i pod koniec października podchodzi, co jest fajne. Dokładnie, czyli nie tylko w Polsce mamy to wyjątkowy rok, tak, kiedy bardzo wcześnie zaczęło być ciepło i przez dłuższy czas jest ciepło. W Gruzji faktycznie też to mamy. Co jest fajne, no bo słyszę, że w gruzińskiej gospodarce jednak turystyka waży sporo i fajnie, żeby ważyła. Tak, z drugiej strony zaczyna już być ten etap przesycenia, ponieważ już w tych najbardziej highlightowych, można tak powiedzieć, miejscach, czyli tych, które należy zwiedzić, będąc w Gruzji, jest już taki tłum, że po... Chyba w zeszłym roku to było, kiedy postanowiłam, że już do pewnych miejsc sama nie będę zajeżdżać. Ponieważ to już było tak jakby wręcz nie do wytrzymania, ile, jaki tłum się zrobił. Miejsca, gdzie jeszcze w 2001-2002 roku tam może dwie osoby na całe wakacje by zajechały. Teraz są po prostu, bilety się sprzedaje, jakieś tam jarmarki się dookoła tworzą, więc gdzieś tam jest tego bardzo dużo i jest to poczucie przesycenia gdzieś tam. Gruzini sami zaczynają mieć takie poczucie, że kurczę, tracimy tą Gruzję, trochę że tak. Tych najeźdźców z zewnątrz jest za dużo już w pewnym momencie. Chociaż szczęśliwie można znaleźć takie momenty i takie miejsca, gdzie można być poza tłumem. I w Batumi nam się to udawało i wierzę, że to rzeczywiście wam nie będzie, że nie będą wam turyści siedzieć aż tak bardzo na głowie, ale miejsce jest bezcenne. Mam nadzieję, że widzowie będą mogli to zobaczyć w niedzielę o 12. Bardzo dziękuję, Tamar, ja za spotkanie i plotki. Tamar Gelaszwili-Dąbrowska, via.kaukaz.pl. A my serdecznie się polecamy na stronie głównej Onetu i na Facebooku Onet Podróży. O 12 będziemy pokazywać wam Gruzję, później przyjdzie czas na Dubaj, później przyjdzie czas na Nairobi, na Afrykę, ale wszystko po kolei. Mamy czas, a jeszcze Niemcy, mamy czas do końca roku, żeby się pospotykać w podróży i poopowiadać wam o tym. Natomiast coś, co stało się naszą świecką tradycją, ja też w niedzielę wspólnie z wami obejrzę, więc jeżeli w trakcie oglądania wspólnie z nami tego dokumentu będziecie mieli pytania, to śmiało je zadawajcie, będę odpowiadał, wyprzedzał trochę czas. A to jest 45 minut, mam nadzieję, fajnej opowieści. To do zobaczenia. Dziękujemy za dziś, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wracamy w poniedziałek za 5:08, a za chwilę One do Pinie. Bartek Węglarczyk i jego gości.